Parsza 32, Becher na górze. Niezbyt długa, jakby tu dwa wątki czy trzy są. Co byśmy mogli tutaj poruszyć dla nas w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach, jako praktyczną wiedzę, którą możemy zastosować. Oczywiście tu mamy to, że to pod górą Synaj do narodu izraelskiego i wiele ludzi tak to interpretuje i też się z tym zgadzam. Natomiast tak jak jest napisane, wszelkie pouczenia są napisane po to, wszelkie rzeczy w pismach są napisane dla naszego pouczenia. To będziemy w drugiej części czytać. Czyli mamy coś wynieść z tego. To tak, nie wiem, czy potraficie sobie wyobrazić, bo tutaj mamy rok szabatowy ziemi, gdzie nie mogą jej uprawiać. Ziemia ma sama rodzić, sama z siebie. Tu powiedziano o obsiewaniu i o zbieraniu gron, tak konkretnie, winogron. No, czy tu chodzi o to, żeby tych roku szabatowym to, co ziemia obrodzi, nie gromadzić na następny rok? Spożywać można, bo tam jest ten taki werset, ale nie gromadzić na zapas w spichlerzach. Tak, no tu można, tu jest kilka takich warstw, tak. Można powiedzieć też jedną z nich, że Stwórca też troszczy się o ziemię. Rolnicy to wiedzą, że ziemia musi odpocząć. Oczywiście dzisiaj, gdy tą ziemię się eksploatuje do granic możliwości, zasilając różnymi... Człowieka też, zasilając różnymi nawozami, odżywkami, i tą ziemię się cały czas, każdego roku, każdego sezonu, gdzie ona rodzi, obsiewa. Wyjaławia. Tak, no mówię, różnymi substancjami się nawoża, ale to są substancje tylko pojedyncze, tak? Ziemia ma dużo więcej tych substancji. Czy nie, a ja miałam na myśli środki ochrony roślin. Z jednej strony są jakaś chemia, żeby rośliny rosły, ale z drugiej strony jest chemia przeciwko chorobom, pasożytom i tak dalej. I nadużywanie tej chemii tak czy inaczej wyjaławia i zmienia strukturę ziemi i zmienia jej właściwość. Na pewno to ma wpływ. No, tutaj jest szabat dla ziemi, czyli ziemia ma odpoczywać co 7 lat. Tu też powiedziano, że jest rok jubileuszowy i ziemia też odpoczywa w tym roku jubileuszowym, czyli w 50 roku. Czyli mamy tutaj taki dużą pięćdziesiątnicę, byśmy to tak nazwali. Czyli 7 po 7 lat, 49 szabatów ziemi i rok jubileuszowy 50 też jest szabatem. Ziemia ma być wtedy, też odpoczywać. To związane jeszcze z tym dalsze rzeczy, o których powiemy za chwilę. W każdym razie tu sobie wyobraźcie, że gdy przychodził rok 49, czyli nie było obsiewane i przychodzi następny rok jubileuszowy, gdzie jest znowu nieobsiewane, to mamy dwa po sobie występujące lata, gdzie jest nieobsiewane, żeby ziemia rodziła. Czyli co 50 lat ziemia, tak w przybliżeniu co 50 lat, ziemia odpoczywa dwa lata z rzędu. Bóg to stworzył i wie, jak to funkcjonuje, dlatego też to nakazał. To tyle możemy w temacie powiedzieć. Nikt nie wie, ale pewne symptomy te odpocznienia ziemi
jest. Są rolnicy na przykład, że mają, jak mają większe pole, to dzielą na jakieś, przepraszam, na jakieś takie części i któraś jedna z tych części w danym roku odpoczywa sobie i tak sukcesywnie to tam krąży. Tylko nie wiem, czy odpoczywa co 7 lat, to już trudno mi powiedzieć. Nie znam się na tym dokładnie, ale coś. 3 lata też. Niektórzy takie stosują techniki. Dawne techniki, tak? Gdzie tych nawozów, tych wspomagaczy nie było. Było bardziej naturalnie. Pewnie jakiś obornik krowi czy koński był rozrzucany. W każdym razie to są 2 lata pod rząd, czyli ten 49 i 50. I też tutaj w całym tej konstrukcji, którą Bóg nakazał, zadaje takie retoryczne pytania, co będziecie jeść, tak? No to mówi, ja wam w tym 6 roku tak pobłogosławię, że wam wystarczy i na jedzenie w tym roku, i na obsianie, jak minie ten rok szabatowy ziemi. Niesamowite to jest. To, jak się kiedyś zastanawiałem głębiej nad tym, to jeżeli mówimy o zaufaniu do Stwórcy, to naprawdę zaufanie, że Stwórca zadba o to, że ta ziemia urodzi tyle sama, bez niczyjej pomocy, urodzi tyle, że oni się sami wyżywią, jeszcze zwierzęta i jeszcze dzikie zwierzęta inne, to jest niesamowite. Jak sobie o tym pomyślimy, to ciężko sobie nawet to wyobrazić, jakie to trzeba mieć zaufanie, ufność, że tak się stanie. Ale to wszystko, ta ufność wynikała też, zaraz do tego dojdziemy, z ich postępowania. Wielokrotnie jest powtarzany takie sformułowanie, co mamy w 26 rozdziale. Nie czyń sobie bałwanów, nie ustawiajcie sobie rzeźby czy maseby, nie stawajcie też w swoim kraju obciosanych kamieni, aby padać przed nimi na twarz, bo ja Jahwe jestem waszym Bogiem. Zachowujcie moje szabaty, okazujcie cześć mojemu przybytkowi, ja jest Jahwe. Tutaj bardzo często się to powtarza. Powiązane jest to wszystko, co macie usłuchać, jakieś wytyczne, tu akurat ziemi i tam przechodzenia własności, wykupu i zaciąganie jakby długów na tą własność. Własność w cudzysłowie, tak? Bo to jest jakby dzierżawa, tak byśmy to dzisiejszym językiem nazwali. W każdym bądź razie raz za razem jest przypominane, że macie Jahwe zaufać, On jest waszym Bogiem, nie żadne jakieś kamienie, rzeźby, drzewa święte i tam inne wzgórza i temu podobne. I często też w parze z tym zachowujcie moje szabaty, okazujcie cześć moim przybytkowi. Oczywiście wtedy jeszcze przybytku nie było. Znaczy był ten tymczasowy przybytek Mojżesza, można by tak powiedzieć, ten pierwszy przed właściwym, gdzie Mojżesz się tam udawał. W każdym razie tutaj warto poruszyć to sformułowanie, zachowujcie moje szabaty. Bo wielu ludzi myśli, jak słyszy szabat czy sabat, co właściwsze uważam, że jest szabat, bo tam jest też szyn, jako szy wymawiane, kojarzy się tylko z szabatem cotygodniowym, czyli dzisiaj sobota. W dzisiejszym rozumieniu. Natomiast to jest trochę wąskie zrozumienie, ograniczające, bo szabaty są różne. I tutaj jak kontekst czytamy, szabat jest co 7 lat i dotyczy
ziemi, w pewnym sensie ludzi, tych rolników, no bo też jak ta ziemia odpoczywała, to i ci ludzie odpoczywali, którzy na niej pracowali. To też tu nie powiedziane jest o tym, ale weźmy sobie to pod uwagę, że życie rolnika to jest od świtu do wieczora, gdzie w porach letnich, nie mówię o Polsce, bo w Polsce to jest długi ten okres dnia latem, ale tam na Bliskim Wschodzie no to jest tak do 20:00 ciemno się robi od 6:00, od 4:00. Kiedyś patrzyłem na to, 4:00 chyba, czy 5:00 do 20:00 gdzieś mniej więcej, tak średnio w najdłuższym czasie dnia. No to jest trochę czasu i ten rolnik w zasadzie cały czas tam działał. Jest to jakiś wysiłek. Też nie patrzmy na tą ziemię Izraela dzisiejszymi oczami. Jak czytamy z różnych opowieści, tam naprawdę było, lasy były, można powiedzieć, nie taka pustynia jak dzisiaj, to przez lata opustoszało, czyli w sensie pustynnie się zrobiło. Oczywiście dzisiaj tam się robi różne zabiegi, żeby to ożywić, ale nadal mamy w oczach jakiś kamienisty teren i czy tam piaszczysty, ale to tak kiedyś nie było. To jest kraj mlekiem i miodem płynący i dosłownie tak trzeba na to spojrzeć w tamtych czasach. Czyli tam mieli dosyć dużo pracy. No może jak w tym czasie szabatowym, bo tu nie jest mowa o trzodzie, tak? Czyli jakichś stadach owiec czy kóz. Prawdopodobnie to razem idzie w parze, takie uprawa pola i hodowla zwierząt. Ale w tym czasie jakby też sami ludzie mieli na ten rok czasu, którzy zajmowali się tym polem, czy tam winnicami, mieli trochę lżej. To też trzeba powiedzieć, że też ten szabat był w pewnym sensie też dla nich. W końcu chodzi mi o to, że nie można się tylko zatrzymywać, że szabat to jest raz w tygodniu. Tak jak z tego co mi wiadomo, wielu adwentystów tak myśli, że szabat to tylko dotyczy się raz w tygodniu, co 7 dni. Sobota. Jeżeli mamy mowę o szabatach, to jest to różne szabaty. 23 rozdział kapłański czytaliśmy, wymienia sporo tych szabatów, a tutaj mamy ten szabat ziemi, czy szabat jubiluszowy, też można by tak nazwać, w 50 roku. Jest to bardzo ważny ważna rzecz w tamtym czasie, bo znaczy, no ja za chwilę chciałbym pociągnąć ten temat tych lat szabatowych, bo to kilka proroctw było dotyczących szabatu ziemi, jak one się wypełniły. Natomiast czy coś chcemy tu poruszyć innego, zanim tam jakby rozwinę tamtą myśl? Szabat to jest jeden temat, a drugi temat to jest niewolnictwo. No tak, tutaj czytaliśmy, że 36 na przykład werset, że nie bierz od niego procentu, ani jak ktoś zubożeje, zachwieje się jego równowaga, że nie bierz od niego procentu, ani dodatku. Ten przekład tak to oddał. Tysiąclatka tłumaczy, nie bierz brał od niego odsetek, ani lichwy. Tora, Pardes, nie wiedziesz od niego procentu, ani procentu narastającego. Czyli ta lichwa, procent, który jest zdzierstwem, tak? Wiele rządów współcześnie z tą lichwą tak zwaną walczy, ale to i tak nadal jest ta lichwa. Tutaj w ogóle powiedziano jest w ogóle. Masz nie.
ja się nie zgadzam z tym, co powiedziałeś, że wiele rządów walczy. No nie walczy, bo jest powszechna. Czyli znaczy z taką ewidentną lichwą. To jest lichwa. Tak, też jest to A forma jest lichwy. To powszechnie stosowana usługa. Tak, ale były już takie ekstremalne jakieś działania różnych przedsiębiorców, tak zwanych szybkiego dorobku usług tak zwanych bankowych. Parabankowych, tak. W każdym razie tutaj jest mowa, że jeżeli ktoś zubożeje, czyli nie to, że tam ma jakieś, nie wiem, zachciankę, że chce mieć jacht czy coś, tylko że jak zubożeje, to masz mu pożyczyć, masz go wesprzeć i nie masz mu policzyć żadnego procentu za to, że utrzymałeś go. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś właśnie do takiego stanu znajduje się, ktoś mu z jego ziomków pomaga, czyli zaciąga u niego dług. I tutaj te dalsze wersety mówią, że no zaciąga dług i musi go spłacić. Nie ma wyjścia. I ta spłata tego długu zależna właśnie jest od odległości do roku jubileuszowego, czyli do tego 50 roku. Czyli jeżeli się był w takim stanie zubożenia z jakichś przyczyn, już tu nie wnikajmy w to, mógł u kogoś się nająć jako w cudzysłowie niewolnik, czyli się sprzedawał za tą pomoc, bo na przykład nie był w stanie tego spłacić. Czyli własną pracą mógł to zwrócić. Miał być traktowany jak najemnik, miał mieć swoje prawa. Lub jak nie chciał u kogoś pracować, to mógł swoją dziedziczną własność mógł wtedy sprzedać i też ta cena zależała od odległości do roku jubileuszowego. Jak to było dokładnie wyliczane, nie mam zielonego pojęcia. Tu jest ta wskazówka, że czym bliżej tego roku jubileuszowego, podstawą tu jest plon, który ta ziemia wydaje. Czyli jeżeli tam ziemia jest w takim i takim zakresie wydajna, to tak to było jakby podstawą obliczania wartości tej dzierżawy, tej ziemi, tego zastawu do spłacenia długu. I tak to obliczano. To tyle możemy się z tekstu dowiedzieć, jak to dokładnie, to pewnie tam Miszna czy coś pewnie opisują dokładnie jak to. W każdym razie, no dzisiaj tych praw nie ma, szkoda w pewnym sensie, bo to jest bardzo, uważam, sprawiedliwe. Nie ma praw, jak to nie ma? Takich. Prawo, że są cały czas, to tylko, że ludzie dzisiaj... Znaczy, że ludzie ich nie stosują, tak, no o to mi chodzi. O to mi chodzi, że ludzie ich nie stosują. Tak samo z tą własnością dziedziczną, tak, posiadłością, gdzie w roku jubileuszowym ona wracała z powrotem, gdzie no, różne są historie ludzi. W każdym razie to prawo całe pozwala zacząć takim ludziom od nowa, wrócić do swojej posiadłości, zacząć obsiewać, coś działać, robić i jakby odnowić życie można. To ma też psychologiczne znaczenie, bo człowiek, który z jakichś powodów spowodował ubóstwo, zakładając swoje się ubóstwo. Ze swojej winy i dostał się do niewoli, to służąc u innego człowieka uczył się, jak właściwie gospodarzyć, innych zwyczajów, więc to tak. Jest, można to też traktować jako duchową naukę dla niego, co zrobić z własnym życiem, żeby dobrze było. Tak, można by powiedzieć, dzisiejszym językiem uczył się przedsiębiorczości, bo nie każdy jest... ma takie zdolności, tak? Nawet jak się urodził w rodzinie, która uprawia ziemię, to nie znaczy, że
Może po prostu, no, tak się mówi, dwie lewe ręce do tego może mieć, tak? Może nie przykładał się do tego tak, żeby od rodziców się nauczyć tych wszystkich, wiedza, tak? Co, jak, kiedy, jak, co robić. Trudno powiedzieć. W końcu jednak jakieś te przyczyny różne mogą być i Bóg to wziął pod uwagę w kontekście ziemi. I teraz wyobraźmy sobie, bo to czytamy po polsku, tak? Ziemia. Ale ziemia to jest po hebrajsku Adam. I jeżeli to przełożymy w kontekście człowieka, to tutaj jest pełna zgodność. Ten niewolnictwo, Adam, ten niewolnik odpowiada też ziemi, że ona ma być uwolniona od rodzenia, od pracy. I w tym kontekście by to się, w tej myśli hebrajskiej by było to w ogóle zgodne, że tu jest poruszony ten szabat ziemi, jej odpocznienie i później w tym kontekście, że ktoś z Izraelitów sprzedaje się jako niewolnik, jako Adam, ten wzięty z ziemi, jako ten zrodzony z ziemi i wraca z powrotem. Ta ziemia w roku szabatnym, siódmym, też rodziła. Tylko myślę, że chodzi o to, że nie była specjalnie pobudzana przez człowieka do większego rodzenia, tylko ona rodziła w takim wymiarze, jakim jej pasowało. Tak, no bo człowiek swoim działalnością pobudza, tak samo jak... Jak odpoczywa, to też nie leży plackiem, tylko jakby nie wykonuje dodatkowej pracy nadmiernej i to jest dla niego odpoczynkiem. Tak, na przykład winorość też odpowiednio się strzyże, że tak powiem, ujmę, żeby pobudzić do owocowania. Drzewa owocowe, coś strzyże się, żeby obcina się tak gałęzie odpowiednio, żeby je pobudzić bardziej do owocowania. Ziemia też, różne są zabiegi, żeby pobudzić się do owocowania, większego rodzenia, większego, tak. Natomiast ona sama z siebie też rodzi. Może nie w takiej mierze, ale rodzi. I to miało być jakby też dla niej prawo. Dlatego też w kontekście szabatu ziemi nie zgadza mi się to, że wszelkie prawa zostały przybite do krzyża, jak to się mówi potocznie. Co, ziemia coś zawiniła, że ma odpoczywać. No w pewnym sensie tak, bo ludzie, co na niej grzeszą, to jakby zaciąga ta ziemia winę też przed Bogiem. Ten teren. Tutaj może sprostowanie, ten 55 werset z 25 rozdziału, bo tutaj w przekładzie poznańskim jest trochę dziwnie to ujęte, bo synowie Izraela są moimi niewolnikami, moimi to niewolnicy. W pewnym sensie tak, bo zawierając przymierze, to w pewnym sensie, czy małżeńskie, czy jakieś inne przymierze, w pewnym sensie jest, zgadzamy się na pewne ograniczenia w swojej wolności i w pewnym sensie Izrael jest niewolnikiem, ale inne przykłady, jak popatrzymy na przykład w warszawską, gdyż moimi są synowie sługami, moimi sługami. Czyli ci, którzy wykonują wolę. Tutaj troszeczkę mamy to określenie mniejsze, bo nam niewolnik się kojarzy z takim, co musi i koniec, bez dyskusji. Natomiast sługa, no, w pewnym sensie też, ale on ma wolną wolę. Sługa jako najemnik, który się wchodzi w to przymierze na takich warunkach i je wypełnia. To tak bym chciał tutaj. I zresztą inne przykłady widzę. Gdańska też sługami, tysiąclatka niewolnikami.
tutaj. A inne przykłady sługami. To tak, żeby to powiedzieć. W końcu chciałem się, rozwijając temat szabatu ziemi, bo on odegrał istotną rolę w dziejach Izraela. I pierwszy, tu mamy jakby to prawo, nakaz, że ziemia ma obchodzić szabat. Istotną rolę negatywną. Tak. Natomiast otwórzmy sobie kapłańską 20 rozdział, gdzie już jest ostrzeżenia Bóg daje. To czytaliśmy parę szabatów temu. 20 rozdział, 22 werset. Trzeci. Zachowujcie zatem wszystkie moje nakazy i wyroki, wypełniajcie je, aby nie odrzuciła was od siebie ta ziemia, do której was wiodę, wszak tam macie zamieszkać. Nie naśladujcie obyczajów narodów, które wypędzam przed wami, one bowiem dopuszczały się tego wszystkiego, dlatego obrzydziłem je sobie, dlatego ziemia ich wyrzuciła rękami Izraela, oczywiście. To też wiąże się z obietnicą daną Abrahamowi. To złożony jest temat, że tak naprawdę Izrael nie wyrzucił ich stamtąd, tylko oni sobie tam zamieszkali, bo ich nie było, bo byli w niewoli. Sobie wzięli sami to, można w pewnym sensie powiedzieć, samowolka. Czy obce ludy wzięły sobie tak w posiadanie ziemię, które należały z obietnicy do dzieci Abrahama, które były w niewoli w Egipcie. Tak, zgadza się. Dokładnie i precyzyjnie. To mamy taką informację. Kapłańska 26, to będziemy za tydzień czytać. 26 rozdział, ale to w temacie mam otwarte. Co? 26 rozdział, 33. Werset. A was rozproszę między narodami, wyciągnę miecz za wami, by wasz kraj zamienić w pustkowie, a wasze miasto w rumowisko. To jest 33 werset. 34. Wtedy ziemia będzie obchodzić swoje szabaty przez wszystkie dni swego spustoszenia, a wy będziecie w kraju nieprzyjaciół. Wtedy ziemia będzie odpoczywać i obchodzić swoje szabaty. To jest ważny fragment w tym temacie, bo najpierw mamy ostrzeżenia, tak jak mieliśmy w 20 rozdziale kapłańskim, żeby ziemia was nie wyrzuciła. Przestrzegajcie wszystkie, między innymi też szabaty ziemi. I tu mamy już konkretnie, że jest konkretne proroctwo, że ten kraj będzie zamieni się w pustkowie, z powodu, że ziemia nie obchodzi szabatów. Czyli najpierw było ostrzeżenie, tutaj jest proroctwo, że tak się stanie. Może dalej przeczytajmy, 35. Będzie odpoczywać przez cały czas swego spustoszenia, ponieważ nie odpoczywała w okresie waszych szabatów, kiedyście wy ją zamieszkiwali. Czyli mieli szabat ziemia, ale ta ziemia nie odpoczywała, czy wręcz dosłownie szabatów cotygodniowych i oni tam coś na roli orali, czy nie orali, czy zbierali, czy nie zbierali. Bo prawo szabatu cotygodniowego jest takie dosyć rygorystyczne, że macie nic nie robić, nawet w czasie orki i żniw. Jest taki fragment. I 43 werset, żeby tutaj myśl skontynuować, ale przedtem ziemia będzie opuszczona przez nich i będzie spłacać swoje szabaty przez to, nie wiem, bo tu nie mam zapisane. Bo tu jest właśnie ten określenie spłacać. Ale przedtem to tysiąclatka jest. Tysiąclatka.
ale przedtem ziemia będzie opustoszona przez nich i będzie spłacać swoje szabaty przez to, że będzie spustoszona od ich winy, a oni będą spłacać swoje przestępstwo, ponieważ odrzucili moje wyroki i brzydzili się moimi ustawami. Co tydzień będziemy mieli, oczywiście, już jakby to w temacie dzisiejszym poruszę, że to jest proroctwo, które bardzo wpłynęło na Izraela. Kiedy Izrael przestał obchodzić szabat ziemi, dokładnie nie wiadomo, ale z naszych wyliczeń wynika gdzieś, że to po mniej więcej po Salomonie, po czasach Salomona, albo już pod koniec, jak już odstępstwo nastało króla, możliwe, że już w kraju też zaczęło być odstępstwo, bo to już ten czas takiego nasilenia się odstępstwa i tych różnych dziwnych zachowań, przyswajanie sobie tych zachowań pogańskich ludów dookoła i wśród nich zamieszkujących. Tym bardziej, że Salomon sprowadził jako swoje nałożnice tak wiele różnych cudzoziemek, które przyniosły ze sobą różne bóstwa, że tak powiem, zachowania i różne rzeczy. I wielokrotnie, można powiedzieć, Bóg podnosi ten argument, że jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, to w kraju, do którego przychodzicie, to będziecie go posiadać. Na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa 4:14 jest też takie sformułowanie, poznański przekład. W owym czasie Jahwe polecił mi nauczać was praw i nakazów, abyście je wypełniali w kraju, do którego przychodzicie, aby go wziąć w posiadanie. Czyli bierzecie go w posiadanie na konkretnych warunkach, tak można by to powiedzieć. Macie to robić i to, tak się zachowić i tak, dlatego go bierzecie w posiadanie. Bóg wam to daje na tej zasadzie. Powtórzonego prawa 4:40. Przestrzegaj więc jego ustaw i przykazań, które dziś nakładam na ciebie, aby się dobrze wiodło tobie i synom twoim po tobie, abyś żył długo na tej ziemi, którą Jahwe twój Bóg oddaje ci na zawsze. Czyli gdy przymierze dotyczące ziemi jest warunkowe, gdy będziecie tak postępować, to posiądziecie ją na zawsze, w sensie zawsze będziecie to czynić, to zawsze ją będziecie mieć w tym znaczeniu. Bo dzisiaj my rozumiemy na zawsze to bez względu na inne okoliczności, na zawsze to na zawsze. Nie, to jest zawsze warunkowe. I wielokrotnie jest to poruszane. Powtórzonego prawa 18, powtórzonego prawa 31. I to wypełnienie, bo to jest istotna rzecz, czytamy w drugiej Kronik, 36 rozdział. Gdzie jest przepowiadany już konkretny, czyli 36 rozdział, 21 werset. To jest bardzo ważny fragment, bo Bóg Izraela posłał do niewoli babilońskiej nie tylko z powodu tych rzeczy obrzydliwych, które oni czynili, dopuścili się, ale też czas, bo to jest ważne, czas, którym byli w tej niewoli, ściśle jest związany z szabatami ziemi. I tak to czytamy w tym fragmencie. I tak spełniły się słowo Jahwe, wyrzeczone przez usta Jeremiasza, dopóki nie wypełni ziemia szabatów swoich, będzie kraj odpoczywał przez wszystkie dni swego spustoszenia, aż się dopełni okres lat 70. To jest najważniejszy fragment w tym całym temacie, dlaczego Izrael poszedł na 70 lat do niewoli, bo to Daniel
Później prosi w modlitwie o zrozumienie, że te 70 lat właśnie mija i stąd się wziął ten okres 70 lat, czyli z rzędu, czyli można założyć, że przez z matematyki, tak? Czyli 70 lat razy 7, bo co 7 lat szabat miał być ziemi, czyli 490 lat przynajmniej nie obchodzili, ziemia nie obchodziła szabatu, a tym samym synowie Izraela tego nie czynili. To jest konsekwencja tego prawa. Oczywiście tam wchodziły jeszcze inne, bo to wszystko było powiązane, bo to, że nie obchodzili tych lat szabatowych ziemi, to wiązało się z ich postępowaniem, bałwochwalstwem, nie ufali Stwórcy, nie mogli zaufać, że ta ziemia obrodzi, czyli nie ufali Bogu, że ich wykarmi, i to jest jakby wszystko ze sobą powiązane i w kółku zamkniętym, jedno zależne od drugiego. Tak to się nawarstwiło przez lata. Jeremiasza 25:11, gdzie Jeremiasz o tym mówi. Tutaj w tym tekście nie mamy dosłowności, że to z powodu szabatów ziemi. Kronik to precyzyjnie wypowiada w kontekście Jeremiasza, ale u Jeremiasza czytamy tylko: a cały ten kraj stanie się rumowiskiem i pustkowiem i służyć będą te narody królowi Nebukadnezarowi przez lat 70. Mamy tylko ten okres lat 70. A kiedy upłynie pełnych 70 lat, nawiedzę króla, karą króla Babilonii i ten naród, głosi Jahwe, kraj Chaldejczyków, za ich przewinę i zamienię go w wieczystą pustynię. Wtedy wypełnię nad tym krajem wszystkie moje słowa. Zobaczmy. Wszystkie słowa Stwórcy się wypełnią, spełnią. To nie są błahe słowa, jakie wypowiedziałem przeciw niemu. To wszystko, co zapisane jest w tej księdze, co prorokował Jeremiasz o wszystkich obcych narodach i o tym ludzie Izraela, gdzie było już to powiedziane, że gdy nie dopełnią, to ziemia wyrzuci ich stamtąd i ziemia będzie odpoczywać, dopełniać swoich szabatów. Zachariasza też mamy o tym okresie wspomniane. Zachariasz 1:12. Na to anioł Jahwe rzekł: Jahwe zastępów, dopókiż nie okażesz litości Jerozolimie i miastom judzkim, którym już od 70 lat okazujesz swój gniew. Sama wypowiedź wskazuje, że to jest wypowiedź w czasie tego 70 lat, czyli prorocy Boga Najwyższego wiedzieli, że ten okres 70 lat trwa. Dlaczego? Z jakiej przyczyny? I ci, którzy byli świadomi, wiedzieli, że oni idą do niewoli na 70 lat. Można powiedzieć, całe jedno pokolenie, generacja ludzka idzie do niewoli. Na koniec sobie przeczytajmy Izajasza 56. Od 1 do 7. Tak mówi Jahwe: przestrzegajcie prawa i czyńcie sprawiedliwość, bo wkrótce nadejdzie moje zbawienie i sprawiedliwość moja się objawi. Błogosławiony mąż, który to wypełnia, i człowiek, który mocno trwa przy tym, kto zachowuje dzień święty, nie znieważając go i strzeże ręki, by nie czynić nic złego. I niech nie mówi cudzoziemiec, który związał się z Jahwe. Zapewne wykluczy mi Jahwe spośród ludu swojego. I niech nie mówi trzebieniec, oto jest uschłym drzewem. Bo tak mówi Jahwe: trzebieńcom, którzy zachowywać będą moje dni święte, obierać to, co im jest miłe, i trwać będą niezłomnie przy moim przymierzu. Dam w mojej świątyni i w moich murach miejsce oraz imię
znakomitsze niż imię synów i córek. Dam im też imię wieczyste, które nie przeminie. A cudzoziemców, którzy nie przyłączyli się do Jahwe, aby mu służyć, imię Jahwe miłować i być jego sługami, wszystkich, którzy zachowują szabat, nie znieważając go i trwających mocno przy moim przymierzu, przywiodę na moją górę świętą i radością napełnię w moim domu modlitwy. Ich całopalenie i krwawe ofiary miłe mi będą na moim ołtarzu, bo dom mój domem modlitwy dla wszystkich narodów będzie nazywany. To proroctwo dotyczy się zachowywania dni świętych, jak to powiedziano, ale to w naszym języku brzmi dni świętych, bo to są wyznaczone czasy. Dzień jest dzień jako okres widności słonecznej, jest dniem nazywany, dzień jako doba też jest dniem nazywany. To jest wszystko względne w zależności od kontekstu, ale też szabat ziemi jest wyznaczonym czasem. Czas, byśmy powiedzieli, 300 w dawnych czasach, 360 dni, obecnie 365. To jest wyznaczony czas, nie dni. To jest w polskim języku tak przetłumaczone i to nam jakby ci zwolennicy tylko szabatu cotygodniowego, jak się zamykają w tym, umyka im sprawa, że Bóg nazywa trochę szerzej to wszystko. Szabaty są też ziemi, czyli dniami świętymi, dniem rocznym, który trwa w czasie rok czasu, aby go nie znieważać. I to jest nazwane, że taki mąż jest błogosławiony, który to wypełnia i człowiek, który mocno trwa przy tym. To naprawdę dużo trzeba mieć zaufania, chociażby w tym prawie roku szabatowego ziemi, co 7 lat. Jak to ma wyglądać obecnie, to tak w 100% nie wiemy. Ale wiemy, że on jest i wiemy, że Bóg tego nie zbagatelizował. Izrael to zbagatelizował, poniósł też odpowiednią konsekwencję za to, co nie czynił akurat w tym wypadku. W każdym razie każde słowa wiekuistego są istotne i Bóg nie rzuca swoich słów na wiatr. Pamiętajmy o tym, że to wszystko, co Stwórca mówi, jest bardzo poważne. Nie jest to zabawa, jakieś religia, jakieś spotkania, kółka wzajemnej adoracji. To uczymy się bardzo poważnych rzeczy, bo od tego zależy nasza przyszłość, nasze wybawienie. Bo to nie jest jakiś, też tutaj można poruszyć pogląd w Chrystusie, jak powstał raz wybawiony, na zawsze zbawiony. To jest nieprawda. Każdy może skorzystać z tego i musi, powinien robić w tym kierunku postępy. Przybliżać się do Stwórcy. Wypełniać. Błogosławiony mąż, który to wypełnia i człowiek, który mocno trwa przy tym. To jest wybawienie. Nic się nie zmieniło. Yeshua tylko odnowił całą tą spaczoną myśl, którą przez stulecia i poniewoli babilońskiej cały ten naród zafiksował się w różnych prawach, jarzmach, które przywódcy religijni zaczęli narzucać. On chciał to oczyścić, wyprostować ścieżki najwyższego, przekazać prawdę, która jest od początku prosta, która uczy zaufania, a tym samym przybliża człowieka do Stwórcy. Nie jest to tak zwany człowiek religijny, tylko człowiek, który ufa i wierzy najwyższemu. To jest ta różnica. Dobrze, zakończymy tą część, chyba że coś jeszcze.
temacie tutaj? Dobrze, to spotkamy się o, to jest 13:10, spotkajmy się o 14:00, tak, zróbmy przerwę do 14:00.